Co powoduje dopuszczenie myśli i pragnień w naszym życiu duchowym? Ewagriusz mówi, zaczyna się wtedy bieg ku rzeczom, których dotyczą te myśli i pragnienia. Jeżeli mamy w sobie jakieś myśli i pragnienia, to zaraz za tym zaczyna się bieg ku rzeczom, które ich dotyczą. I warto zobaczyć to w sobie. Zdemaskować ten bieg, a jednocześnie, jak widzimy, że ten bieg już się w nas odbywa, żebyśmy wiedzieli, z czego on się rodzi. Prawdopodobnie jakieś obudziły się w nas pragnienia i z tym związane myśli, jeżeli już widzimy, że zaczynamy jakiś bieg ku rzeczom.